Przystępujemy do drugiego czytania projektu ustawy. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w drugim czytaniu tego projektu ustawy? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do trzeciego czytania projektu ustawy. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej w brzmieniu przedłożenia zawartego w druku nr 891, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 433 posłów, za oddało swój głos 298 posłów, przeciwnego zdania było 134 posłów, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.